Cześć! Dzisiaj pokażemy Wam narożnik Nappa, który będzie bardzo dobrze pasował do wnętrza w stylu skandynawskim i nowoczesnym. Justyna Dubiel, zapraszam na odcinek. Narożnik posiada funkcję spania typu klik-klak, a to, co go cechuje, to pikowania na oparciu oraz na zewnętrznej stronie podłokietników, a także drewniane nóżki ustawione pod kątem. Natomiast tył mebla jest gładki. Zarówno w siedzisku, jak i w oparciu mamy sprężyny faliste i piankę. Na narożniku siedzi się wygodnie, a samo siedzisko jest dosyć sprężyste. Aby rozłożyć narożnik, musimy najpierw odsunąć otomanę. Następnie podnosimy siedzisko, dociskamy je do oparcia, by usłyszeć charakterystyczny dźwięk. Opuszczamy siedzisko i narożnik jest gotowy do spania. Po rozłożeniu widzimy, że te dwie części różnią się od siebie. Jedna jest gładka, a druga posiada pikowania. Natomiast obie te części mają to samo wypełnienie. Warto wspomnieć, że narożnik posiada też pojemnik na pościel. My dziś prezentujemy Wam narożnik wykonany w tkaninie Endo 7708, ale w naszym internetowym salonie meblowym twojemeble.pl znajdziecie wiele różnych rodzajów i kolorów tkanin, które z łatwością dopasujecie do swojego wnętrza. Mam nadzieję, że nasz film pomógł Wam w podjęciu decyzji o zakupie narożnika Nappa. Natomiast jeśli szukacie innych mebli do swojego salonu, możecie zobaczyć nasze pozostałe filmy. Do zobaczenia!